Słuchajcie, czy każdy z was miał kiedyś jakieś bardzo radosne, takie przyjemne doświadczenie w swoim życiu? Każdy z was miał? Tak? Pamiętasz? Tak? To chciałbym, żebyś dosłownie w 5 zdaniach opowiedział swojemu sąsiadowi, dobierzcie się dwójkami i opowiedz swojemu sąsiadowi obok ciebie jakieś bardzo fajne przeżycie, które miałeś. Może być ostatnio, a może być dawno temu. Zapraszam, szybciutko. Dobrać się w pary i jeden opowiada drugiemu. Słuchajcie. Czy łatwo jest opowiedzieć w 5 zdaniach jakieś fajne przeżycie? Jedni mówią fajnie, łatwo, inni mówią, wiecie co, tak obserwuję tutaj, niektórzy to tak, jak powiedziałem, co macie zrobić, założyli ręce, popatrzyli na sąsiada. I to jest wszystko. Ja nie chcę powiedzieć, że niektórzy są bardziej posłuszni, inni są mniej posłuszni. Ja chcę powiedzieć, że niektórym się nawet nie chce opowiedzieć czegoś fajnego, czego w życiu doświadczyli. Gdybym nagle zadał inną możliwość, opowiedz jakieś najbardziej tragiczne, traumatyczne, przykre doświadczenie, które cię spotkało, to wiecie, to nagle wszyscy mówią, ja cię mówię, wiesz, po prostu oni są... I nagle pamiętamy te wszystkie złe rzeczy, ale jak mamy sobie opowiedzieć coś bardzo przyjemnego, co żeśmy doświadczyli, to niektórzy właśnie mówią tak. Dlatego nie dziwcie się, że 2 godziny dla mnie to jest za mało, żeby powiedzieć wam o najbardziej radosnym i przyjemnym wydarzeniu, jakie mnie spotkało. I też nie dziwcie się wszystkim tym, którzy być może w waszym umyśle gdzieś mają taką, przypinacie im taką łatkę nawiedzony. Albo jakaś nawiedzona, czy jakaś taka, wiecie, jakaś krejzolka dla Jezusa. I co mnie spotka, to mi opowiada o Bogu. No ja już mam Pana Boga potąd, a ona mi jeszcze opowiada o Bogu. Wiecie, jeśli naprawdę patrzymy się na nasze życie i coś fajnego doświadczyliśmy, to czemu o tym nie opowiedzieć? Czemu nie powiedzieć, słuchaj, miałem się źle, a mam się dobrze. Byłem ślepy, a dzisiaj widzę i tak dalej, i tak dalej. Okej, chcę wam opowiedzieć pewną historię na początek, a raczej streścić pewną rozmowę, która miała miejsce pomiędzy takim właśnie zwariowanym chrześcijaninem, a pewną ateistką. Otóż ateistka spotyka chrześcijanina i mówi do niego, a wiesz co, mnie w szkole, wszędzie, gdzie tam byłam, to mnie nauczali, że Boga nie ma. Próbuję rozebrać komórkę, ale coś mi się tu gdzieś zablokowało. Nie chcę jej złamać, bo może przyjdą ciężkie czasy i się jeszcze przyda. O, okej. Okay. I kiedy ta ateistka mówi, że Boga nie ma, to pyta ją chrześcijanin, mówi, słuchaj, a czy mogę ci zadać pytanie, czy kiedyś się zastanowiłaś nad tym, skąd się tu wzięłaś na świecie, skąd w ogóle ludzie się wzięli na świecie, skąd powstały gwiazdy, księżyc i cały wszechświat, skąd to się wszystko wzięło? O, bardzo prosta odpowiedź, wiesz, dawno, dawno temu, miliardy lat temu, był taki wielki wybuch, buch, wszystko wybuchło, no i myśmy się pojawili na świecie w wyniku tego. I na to chrześcijanin mówi tak, aha, czyli mówisz albo chcesz mi powiedzieć, że my jesteśmy tutaj jako pewnego rodzaju konsekwencja czy skutek tego, że coś tak w taki niekontrolowany sposób
Coś było i z tego w niekontrolowany sposób coś się stało i myśmy powstali, tak? Ona mówi, no właśnie tak. Mhm. A mówi do niej ten chrześcijanin, słuchaj, a czy mógłbym wypróbować razem z tobą zastanowienia się nad pewną myślą, która gdzieś mi chodzi po głowie? Ona mówi, no jasne, oczywiście, spróbuj. On mówi, czyli wygląda na to, że ty wierzysz w to, że kiedyś były jakieś drobne cząstki, które nagle w jakiś taki niezaplanowany sposób połączyły się ze sobą i powstało życie. Ona mówi, no właśnie tak. On mówi, słuchaj, gdybyśmy wzięli, ja pozwoliłem sobie też wziąć, wiecie, mam komórkę. Ona jest stara, ale jeszcze działa. Nokia, stara dobra Nokia, chyba 30, 60 czy jakoś tak. Nawet nie pisze. Nie, 6610. Tu jest, osobno jest klawiatura, osobno jest tylna klapka, osobno jest środek, osobno jest bateria, znaczy bateria. Proszę? Bateria. No, bo mi się powiedziało bakteria, ale chodziło mi o baterię. I słuchajcie, ja jej więcej nie rozkręcałem, bo się bałem ją więcej rozkręcić, ale ten chrześcijanin mówi do tej ateistki, słuchaj, to tak, jakbyś wzięła pudełko, włożyła do tego pudełka całą rozkręconą komórkę i zaczęła tym pudełkiem potrząsać i na skutek tego potrząsania ta komórka się sama złoży. Śrubki się same skręcą, klawiatura wpadnie na swoje miejsce, czyli dokładnie tutaj. Klapki same wejdą i w te zawiasy, których ja nie mogłem wyciągnąć, same te klapki tam wejdą w te zawiasy i bateria wejdzie na swoje miejsce i wszystko samo się samoczynnie poskłada i jak się samoczynnie poskłada, to wtedy ja wykręcę numer i będę mógł zadzwonić. I ta kobieta mówi, no dokładnie, ta ateistka mówi, no właśnie tak to było z tym, z tą ewolucją. A on mówi, słuchaj, po pierwsze, to żeby najpierw, żeby ta komórka mogła zacząć funkcjonować, to musi być ktoś, kto ją wymyśli. Potem musi być ktoś, kto ją zrobi. A później musi ją poskładać i jak ją zrobi, to wtedy ona dopiero zacznie działać. Wyobrażasz sobie, że na wskutek tej różnej takiej burzy, gwiazd, jakichś tam latających meteorytów i tak dalej, jakaś taka gwiezdny pył, gwiezdna burza, jakiś taki kosmiczna zawierucha, jakieś takie pędzące, ogniste meteoryty i nagle z tego wszystkiego robi się coś, co tak samoczynnie, bez zaplanowania, że robi się komórka? On mówi, o ile my, ludzie, jesteśmy bardziej skomplikowani, żeby tak po prostu z niczego coś powstało. I nagle ta ateistka mówi tak, wiesz, to żeby uwierzyć w teorię ewolucji, to ja muszę mieć dużo większą wiarę, niż żeby uwierzyć w to, że nas Bóg stworzył. Bo tak jak za zrobieniem tej komórki stoją, wiecie, naukowcy, technolodzy, inżynierowie, designerzy i tak dalej, i tak dalej. I ich wspólny wysiłek sprowadza się do tego, że ty potem bierzesz komórkę do ręki i dzwonisz, to o ile bardziej nasze życie jest skomplikowane, o ile bardziej Bóg musiał całą swoją inwencję włożyć, żeby nas stworzyć, żebyśmy funkcjonowali. I ta ateistka uświadomiła sobie, że ona musi mieć większą wiarę, żeby uwierzyć w ewolucję, niż żeby uwierzyć w to, że Bóg stworzył ciebie i mnie. I że On dzisiaj chce pośród nas nie tylko żyć, ale z nami żyć, dla nas żyć i w nas żyć.
I właśnie dlatego spotykamy się tutaj, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym sobie powiedzieć. I dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o budowaniu. O tym, że mamy coś budować. O tym, że mamy kogoś, kto dał nam plan, jak budować. Ale nim do tego przejdę, to apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, mówi tak. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, gdyż jest czym? Gdyż jest mocą Bożą. Dla kogo? Dla każdego, kto uwierzy w co? Że Bóg przygotował zbawienie. Jeśli ja i ty uwierzymy, że Bóg może człowieka zbawić, czyli może człowieka uratować, to Biblia mówi, że co będziemy? To Biblia mówi, że będziemy uratowani, że będziemy zbawieni. Wiecie, zbawienie to jest takie bardzo naprawdę proste słowo. Kiedy ktoś się topi, on potrzebuje kogo? On potrzebuje kogoś, kto go wyratuje z tego topienia się. Więc kiedy ty się topisz i jesteś w wodzie i pójdziesz za chwilę na dno i skończy się twoje życie, to ratownik z brzegu wskakuje do wody, podpływa do ciebie, wyławia cię i jesteś uratowany. Innymi słowy, jesteś zbawiony. Jesteś zbawiony od niechybnej śmierci, którą byś poniósł, gdybyś się utopił. I tak samo w naszym życiu, na nasze życie czyha i jest postawione mnóstwo pułapek i jest ktoś, kto chce to życie nam zabrać. I jest ktoś, kto jest zbawicielem, ktoś, kto przychodzi i chce cię uratować, chce cię zbawić. I apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Boga, kiedy uznał swoją grzeszność, kiedy odwrócił się od swojego grzechu, kiedy pokutował i kiedy powiedział: Boże, chcę żyć według takiego planu, jaki Ty dla mnie przygotowałeś, to apostoł Paweł uświadomił sobie, że Bóg jest w stanie to spełnić dla każdego, kto uwierzy w to, że Jezus może go uratować. I dlatego powiedział, że apostoł Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii, bo jest ona mocą Bożą. Ta Ewangelia, czyli ta dobra nowina, czyli to, kiedy przychodzę ja do ciebie i mówię ci, słuchaj, nie musisz tropić się sam. Nie musisz żyć w oparciu o własne możliwości. Nie musisz korzystać tylko z tego, na co ciebie stać, ale jest ktoś, kto ma nieskończone środki i niewyczerpane źródła i chce ci je dać, żebyś mógł żyć, żeby twoje życie miało cel i sens. I dlatego Bóg nas ze sobą jedna. I będziecie tutaj w ciągu następnych kilku dni. Mówię, podnieście ręce, kto z was jest tutaj pierwszy raz? Wow. Super. Będziecie tutaj słuchać różnych historii, różni ludzie będą się do was zwracać. Będziecie brać udział w różnych, wiecie, takich mniejszych grupkach, jakichś takich spotkaniach. Ale to, co usłyszycie, to usłyszycie o tym, że Bóg kogoś zbawił, że Bóg kogoś uratował, że Bóg kogoś ze sobą pojednał, albo że Bóg pojednał ojca z synem, albo że pojednał synową z teściową. Co jest naprawdę wielkim cudem. Chociaż niekoniecznie, bo moja żona i moja mama, czyli synowa z teściową, od pierwszego dnia, jak się spotkały, to zostały swoimi przyjaciółkami. I tam nie trzeba było cudu pojednania, bo one dostały od razu to w prezencie. Ale będziecie słuchać tutaj o tym, co Bóg robi. I będziesz mógł się zapytać samego siebie, czy aby to nie jest coś, czego ja bym też nie chciał dla siebie. I jeśli będziesz chciał podjąć taką decyzję, że to jest coś, co chciałbyś też dla ciebie, to chcę ci powiedzieć, że jeśli uwierzysz w Jezusa, to co chcesz, Jezus dla ciebie zrobi, bo On obiecał, że On przyjdzie i zbawi, że On przyjdzie i podniesie, On przyjdzie i pocieszy i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego w liście do Efezjan, przechodzę już do tego budowania, w liście do Efezjan, jeśli ktoś ma, może przeczytać, możemy rzucić tekst na ekran. W drugim rozdziale przeczytam wersety od 19 do 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty albo w namiot święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Apostoł Paweł pisze tutaj o tym, że mamy budować się na mieszkanie, czy w mieszkanie. Czyli mówi o tym, że mamy z siebie zbudować pewną budowlę. A przed wielu laty pracowałem w czasie wakacji jako halangier na budowie. I budowaliśmy dom. Znaczy ja tylko pomagałem, nie budowałem. Ja tylko tam byłem jako halangier. Żeby ktoś nie zrozumiał mnie, że ja budowałem dom. Nie, ja byłem pomocnikiem pomocnika. Ja nawet nie miałem do czynienia z murarką ani z niczym. Ale wiecie, tak naprawdę, to mimo, że się nie znam na budownictwie, mimo, że nic tak naprawdę nie potrafię z dziedziny budowlanki, to ja też budowałem ten dom. Beze mnie ten dom nie zostałby wybudowany. I wiecie, jakie dostałem zadanie na pierwsze 2 tygodnie? Jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań. Otóż właściciel tego domu zakupił gruz, który był z rozbiórki innego domu. Były takie fragmenty całej ściany, takie złączone zaprawą, wiecie, cegły. Taka ćwiartka, powiedzmy, ćwiartka muru. Jak to spadło z tej przyczepy, znaczy z tej ciężarówki, trochę się to rozbiło i moim zadaniem było wziąć do ręki cegłę i obstukać z zaprawy. Wiecie, to była świetna, podobno, ja się na tym nie znałem, to była świetna cegła. Ona była dużo lepsza niż te, które można było w sklepie nowe kupić. I moim zadaniem było wziąć do ręki każdą cegłę, obstukać takim młoteczkiem murarskim. Po co? Po to, żeby potem murarz w odpowiednim miejscu ją ułożył. Ja budowałem dom. Ja przygotowywałem cegły. Bo z czego składa się dom? Dom składa się z cegieł. Kiedy apostoł Paweł tutaj pisze o tym, że my wszyscy mamy się budować w dom, w mieszkanie dla Boga, to ja sobie pomyślałem, to my nie jesteśmy niczym innym jak cegłami. A co jest zaprawą? Miłość. Na przykład jest miłość, albo cierpliwość, albo radość, albo łagodność. To wszystko, co nas ze sobą spaja. I tak się zastanawiam, że jest tu dzisiaj na tej sali sporo tych, którzy w tej całej materii budowania domu są podobni do mnie. Do kogoś, kto bierze poszczególną cegłę i obstukuje. Myślałem, że będzie dzisiaj Jurek, to bym powiedział, że Jurek w tym budowaniu Bożego, ten Jurek z Krakowa, Jurek w budowaniu Bożego Królestwa i tej budowli, którą wznosimy, czyli tej świątyni od Boga, to on jest takim, wiecie, pomocnikiem halangra i on też bierze w swoje ręce takiego ancymonka, wiecie, takiego gościa gdzieś tam prosto z ulicy i przygotowywuje go na co? Żeby go wstawić w odpowiednie miejsce, żeby stanowił mur, część tej budowli. Ja opowiadałem o sobie, jak obstukiwałem cegły, ale chcę wam powiedzieć, że kiedy ja się nawróciłem i miałem tutaj jeszcze zamiast mózgu sieczkę, to był ktoś,
kto zaczął się ze mną spotykać, myśmy się spotykali. Ja dzisiaj, używając takiego mądrego języka, nazwę tego kogoś, to był mój mentor, to był mój przewodnik duchowy, to był mój lider, to był mój pastor, to był mój nauczyciel, mój prorok, cokolwiek. Ktoś, kto przygotował mnie do tego, żebym zajął miejsce w budowli, którą Jezus powiedział, że będzie budował. Jezus obiecał, ja będę budował mój Kościół, a ty będziesz moim halangrem. Jezus jest majstrem, a my jesteśmy robotnikami, pracownikami. Ale niektórzy z nas dzisiaj są jeszcze cząstką, wiecie, tak jak takiej całości pewnej, która jest ze sobą spójnie spojona, zespolona tym, co świat spaja, ta stara zaprawa, którą świat łączy. I wiecie, to, co łączy tych, którzy byli w starym życiu, to tam spoiwem wiecie, co jest. Tam spoiwem jest grzech. Grzech sprawia, że nagle jeden grzesznik z drugim grzesznikiem robią sobie misiaczka i mówią, a jak cię fajnie spotkać. Mówi, chodź, idziemy razem. Zrobimy ściepkę albo wyżebrzemy tam 3,20 i kupimy razem nalewkę. I wiecie, i to, co mi się bardzo podoba odnośnie bezdomnych czy uzależnionych, że oni wszystko robią razem. Razem piją, razem śpią na melinie. Wszystko jest razem. Tam nie ma, że wiecie, ktoś siedzi na melinie i część pije, a jeden nie pije. Nie, wszyscy piją. A ten, że pije na krzywy ryj, no to trudno. Ale też dostanie. Wiecie, to jest w pewnym sensie taka wspólnota, że oni są razem, ale oni są połączeni grzechem. I teraz ten, który jest tym, co obrabia te kamienie, musi obstukać tą cegłę, czyli obstukać tego ancymonka z grzechu. On się pozbywa grzechu i nagle może być wszczepiony w inne miejsce. Zgadzacie się ze mną? Okej. Okay. Powiem wam, jak budowano w Biblii pewne rzeczy. Przeczytamy taki fragment z drugiej Mojżeszowej, z 19 rozdziału. Druga Mojżeszowa, 19. Przeczytamy od wersetu 3 do 7. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i jak przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im wszystkie słowa, które mu Pan nakazał. I kiedy przejdziemy do 35 rozdziału, to przeczytam taki dłuższy fragment. Z 35 rozdziału zacznę czytać od wersetu 20. A odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza. Potem przychodzili wtedy, kiedy im Mojżesz powiedział, oni odeszli sprzed jego oblicza i potem od 20. A potem przychodzili każdy, kto miał ochotne serce i każdy, kogo duch pobudził i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak i kobiety i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki, przedmioty złote. Każdy składał dar ofiarny ze złota dla Pana.
Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosili je. Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana. Każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac. Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik. I wonności na oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczanie i do wonnego kadzidła. Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać i przynosili dobrowolne dary dla Pana. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota i srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania. Oni dalej pracują. Może na razie tego starczy, nie będę dalej czytał. Przeczytam jeszcze z 39 rozdziału, werset 43. Nawiasem mówiąc, jeśli masz Biblię, to przeczytaj, a jeśli nie masz, to poproś, to ci dadzą. Przeczytaj te z drugiej Mojżeszowej, ten cały 36, 37, 38 i 39 rozdział. I potem popatrzcie na werset 43, 39 rozdziału. A Mojżesz obejrzał całe to dzieło i zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał mu Pan. Tak je zrobili, więc pobłogosławił ich Mojżesz. Słuchajcie, niesamowite przedsięwzięcie. Tak naprawdę nie było nikogo, kto nie miałby udziału w budowaniu tej budowli. Kobiety przędły, faceci pracowali, jedni przynosili, inni przetwarzali, wszyscy wspólnie pracowali po to, żeby zbudować pewną budowlę, która była najbardziej istotną budowlą w całym ich życiu. Po to to budowali. I teraz, gdybyśmy my mogli w jakiś sposób do tego się przyrównać, to Bóg też dał plan Jezusowi i Bóg powiedział, będziesz budował mój Kościół. Tak go wybudujesz, że bramy piekielne go nie przemogą, że go nie sforsują, że on będzie bezpieczny, że on da schronienie, że wszyscy, którzy będą częścią Kościoła, będą mieli się dobrze. We wszystkim im się będzie powodziło. Tak mówi Boże Słowo. I wiecie, kiedy czytałem ten fragment, to po pierwsze zobaczyłem, że niektórym Bóg dał zdolność do robienia tych rzeczy. Ale niektórym Bóg dał zdolność do nauczania tego, jak te rzeczy robić. Wiecie, to jest jedna rzecz być mistrzem murarskim, a inna rzecz umieć nauczyć tego, jak murować. Ja już tu chyba w tym miejscu mówiłem o tym, bo to jest taki częsty przykład, który tutaj w tym miejscu używam. Ja miałem kilku dobrych murarzy, którzy chcieli mnie nauczyć, jak, rozumiecie, dawać maltę na ścianę. Mój najlepszy sposób to jest taki, że ja tą maltę biorę z wiaderka i tak ciapkam po ścianie. Oni biorą na kielnię, wiecie, taką sporą kupę, rzucają i to wszystko jest na ścianie i nie spada. Wiecie, kiedy ja to próbuję zrobić i biorę kielnię, na kielni mam zaprawę i próbuję to machnąć na ścianie jest pusto, a wszystko leży na ziemi. Jest jedna rzecz
dobrze umieć tynkować, ale jest całkiem inna rzecz nauczyć kogoś drugiego, jak tynkować. Powiedziałem, że niektórzy z was jesteście jeszcze takimi nieobrobionymi cegłami. Ale powiedziałem też, że kiedy ta cegła zostanie umieszczona w tym murze i jest wybudowany dom, to nagle jak gdyby przenosimy się do innej ilustracji i ten, który był kiedyś cegłą, nagle teraz zostaje tym, który jest pomocnikiem murarza. Biblia mówi i Pan Jezus nas zaprasza, mówi, chodź, będziesz ze mną współpracował. I Pan Jezus używa różnych ilustracji. Kiedy mówił do rybaków, to mówił, okej, od dzisiaj nie łowicie więcej ryb, od dzisiaj łowicie ludzi. Do murarzy mówi, od dzisiaj koniec z obstukiwaniem cegieł, od dzisiaj obstukujesz, czyli jesteś używany przez Boga do tego, żeby zbawić innych ludzi. Oczywiście nie my zbawiamy, bo Jezus zbawia, ale Bóg nas wykorzystuje, my rozmawiamy. Dlatego chcę powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie przygotowany plan. Ty dzisiaj możesz w ogóle tego nie widzieć. Dzisiaj to może być coś, co przerasta twoje zrozumienie. Tak jak 32 lata przerastało moje zrozumienie, co Bóg chce zrobić z moim życiem. Ja wiedziałem jedno, że Bóg mnie uratował z papierochów, z alkoholu, z hazardu, z seksu, z imprezowania, ale nie miałem najmniejszego pojęcia, co Bóg chce ze mnie zrobić. I ze mną, albo poprzeze mnie. Tak samo dzisiaj możesz ty tu siedzieć i zastanawiasz się, co, jaki Bóg ma plan. Jedno, czego Bóg chce, to żebyś powiedział, murarzu, weź mnie w swoje ręce. I może jak ci jest trudno przyjść do tego, który jest mistrzem murarskim, to przyjdziesz do kogoś, który jest takim halangrem murarza, do jakiegoś doradcy duchowego, do kogoś, kto wie, że tutaj jest w misji zaangażowany w to, żeby pomagać, żeby ci rozwiać pewne wątpliwości, żeby odpowiedzieć ci na pewne pytania. I słuchajcie, kiedy oni budowali tą budowlę, kiedy Mojżesz zobaczył, że to jest skończone, on ich pobłogosławił i od tego momentu ich życie zaczęło toczyć się wokół tamtej budowli. Oni wokół tamtej budowli mieli wszystko. Kiedy skończyli tą budowlę, to jest jedna rzecz powiedziana, że tego dnia Boża chwała wypełniła to miejsce. I wiecie, kiedy my się schodzimy razem, kiedy my, nawet nie chodzi, że w czasie uwielbiania, kiedy chwalimy Boga, ale nawet teraz, kiedy słuchasz i zastanawiasz się nad tym, i twoje myśli najchętniej by powędrowały, nie wiem, gdzieś w innym kierunku, ale mówisz, nie, nie, posłucham Go, to nawet teraz w twoim życiu pojawia się Boża chwała. Bo Bóg jest uwielbiony przez to, że Go słuchasz. Bóg jest uwielbiony w moim życiu, kiedy ja mówię do was. Bóg jest uwielbiony poprzez Irenkę czy poprzez Wandę, kiedy tutaj stoją z przodu i robią coś dla Boga i mówią, Boże, jesteśmy takimi naczyniami, takimi instrumentami dla Ciebie. Przez nasze struny wydobywa się śpiew dla Ciebie. I wtedy Bóg przychodzi ze swoją chwałą i wypełnia go. Więc kiedy dzisiaj siedzisz i słuchasz i zastanawiasz się, to mimo, że tego nie widzisz, chcę ci powiedzieć, że Boża chwała wypełnia cię. I czasami się nawet możesz zastanawiać, dlaczego ja się tak dziwnie czuję? Co się ze mną dzieje? I być może nagle rzeczy, których kiedyś widziałeś postawione do góry nogami, nagle dzisiaj widzisz. Ja niedawno rozmawiałem z kimś, kto, no, ja wiem, że to jest tak brzydko powiedziane, ale to po prostu bardzo nisko upadł. Był już, można powiedzieć, na dnie i kiedy rozmawialiśmy, ja mu nic nie mówiłem. I on po jakimś czasie przychodzi do mnie i mówi, Andrzej, wiesz co, powiem ci,
bierze mnie obrzydzenie do tego, żeby kraść. Myśmy w ogóle nie rozmawiali, wiecie, o kradzieży. On się jeszcze nie nawrócił, ale Duch Święty w nim już coś budował. Ja pamiętam, kiedy ja przez 8 lat paliłem i pod koniec palenia paliłem po 2 i więcej paczki papierosów. I pamiętam, że w dzień, w którym się nawróciłem, wypaliłem ponad 2 paczki papierosów. Taki, wiecie, śmierdzący poszedłem na spotkanie i na spotkaniu oddałem moje życie Jezusowi. Na drugi dzień nie dość, że nie miałem trampka w gębie, ale jak ktoś przy mnie zapalił, po prostu mi było niedobrze, ja się pociłem. Ja dostałem nienawiść do papierosów. Ja nie musiałem rzucać. Po prostu w swojej łasce, akurat tak było ze mną, Bóg to zabrał. On zaczął we mnie wbudowywać tak jak gdyby inne płuca, które już nie chciały inhalować się, wiecie, papierochami, ale to Bóg dawał we mnie płuca, które chciały mieć tlenu jak najwięcej. A nie smoły nikotynowej i wszystkiego, czego tam jeszcze. Dlatego, kiedy oni wybudowali tą budowlę, to zaczęli przy tej budowle żyć. I kiedy Boża chwała wypełniała budowlę, oni stali w miejscu, bo wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Ale kiedy Boża chwała się unosiła, to dla nich to był znak, że mają przejść w inne miejsce, bo tam, w nowym miejscu, Bóg ma dla nich nowe rzeczy przygotowane. I wiecie, to też jest dla niektórych z was, którzy jesteście już pomocnikami murarza. W niektórym miejscu jesteśmy czasami tak długo, wszystko już jest dookoła tak nam znane, a Bóg mówi, ja się podnoszę i przechodzę w nowe miejsce. Chcę, żebyś poszedł tam, gdzie ja cię prowadzę. A my czasami mówimy, Panie, nie, mówi, mi tu jest dobrze, ja tu wszystko wiem, co jest. Ja już jestem obeznany tutaj z tym. A Bóg mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Naprawdę. O tym będę mówił po przerwie. Dlatego Bóg chce, żebyś budował razem z Nim, żebyś budował zgodnie z Jego planem. Jest taki jeden werset w Nowym Testamencie, który mówi, że wszelki dobry dar zstępuje z góry od Ojca. I ja sobie często myślę tak, Pan Bóg nie jest, wiecie, ograniczony do jednego miejsca. Pan Bóg jest w różnych miejscach. I ja muszę się pytać, Panie, gdzie Ty dzisiaj zlewasz swoje błogosławieństwo? I ci, którzy są pomocnikami murarza, ciebie, który jeszcze jesteś nieobrobioną cegłą, przywieźli dzisiaj tutaj, na ten weekend. Bo w czasie tego weekendu tutaj Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Po to tu jesteście. Nie po to, żeby, wiecie, podrestaurować się na zdrowiu i pojeść co tam. Też. Ale najważniejsze to, żebyś był jedną z tych cegłówek, które są wbudowane w to miejsce. Bo twoja cegłówka albo tego miejsca, którą ty możesz wypełnić w tej budowli, nikt inny nie wypełni. Wyobrażacie sobie, gdyby tutaj była dziura i nie było kilku cegłówek w tym murze? To byłaby dziura. Stąd by wiało, tu by było nieprzyjemnie, jakby był mróz na zewnątrz, to tutaj by zimno wchodziło. Musi być każda cegłówka na swoim miejscu. I Bóg powiedział, że dla każdego z nas ma przygotowane miejsce. Dlatego tam, gdzie Bóg jest, Bóg, tak jak tamci ludzie, którzy wybudowali ten namiot zgromadzeń, tak i my dzisiaj, Biblia mówi, że my jesteśmy dzisiaj takim namiotem dla Boga. Tamten namiot to był takim pierwowzorem świątyni, czyli miejscem, gdzie przebywa Bóg. Biblia mówi, że ty i ja jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc tak jak oni przychodzili do namiotu, tak ty sam możesz to najważniejsze elementy twojego życia
możesz mieć. Możesz rozmawiać z Bogiem. Nie musisz iść do namiotu gdzieś tam, ale możesz tam, gdzie jesteś, rozmawiać z Bogiem. Oni wokół tego namiotu mieli ustawione swoje namioty, takie całe sektory. Tu było jedno plemię, tu było drugie plemię, trzecie plemię. Każdy miał swoje miejsce, każdy miał miejsce na swój namiot dla swojej rodziny. Ty też możesz z Bogiem rozmawiać na forum twojej rodziny, z twoją żoną, mężem, dziećmi, rodzicami. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy pojednani z Bogiem. Bo jeśli nie jesteśmy pojednani z Bogiem, to nie jeden z nas może powiedzieć, do czego prowadzi nasze życie, jeśli nie jesteśmy pojednani z Bogiem. W końcu, powiedziałem, całe sektory były przeznaczone dla danego plemienia. W kościele jest miejsce dla służby. Jezus chce, żeby każdy z nas odkrył swoje powołanie. I chcę ci powiedzieć, który mnie teraz słuchasz, ty, który mnie teraz słuchasz, Bóg ma powołanie dla twojego życia. Nie ma tutaj nikogo, kto nie miałby powołania, kto nie miałby zadania, które Bóg chce ci dać do wykonania. Naprawdę. Nie ma ani jednego. Nie wiem, ilu z was słyszało o takim rosyjskim pisarzu, nazywał się Aleksander Sołżeniczyn. Niektórzy pewnie słyszeli. To był taki człowiek, który w czasach komunizmu był na wiele lat skazany do gułagu, do obozu pracy. I kiedy Sołżeniczyn był w obozie, w tym gułagu, miał tam takiego współwięźnia, pewnego faceta, takiego najbardziej przykrego, najbardziej okropnego faceta, jakiego można sobie wyobrazić. I to był taki człowiek, który był bardzo zgorzkniały, taki nieprzyjemny, pełen gniewu, wręcz takiego, bym powiedział, takiej nienawiści. Nikt się dla niego nie liczył, tylko on. I Sołżeniczyn nieraz się zastanawiał, co by tu zrobić, żeby, albo w ogóle dlaczego ten człowiek taki jest. Ale w pewnym momencie ten człowiek zaczął się zmieniać. W pewnym momencie ten człowiek zaczął być bardziej przyjazny dla innych. Przestawał być coraz bardziej egoistą, stawał się bardziej takim, wiecie, że myślał o innych. Zaczął troszczyć się o innych. Był naprawdę dla wielu ludzi przyjacielem. I to jeszcze bardziej zaintrygowało Sołżeniczyna i tak sobie myślał, co on takiego robi? I wpadł mu taki pomysł. A, on chyba chce zmylić tutaj strażników, bo on chce chyba sobie porobić układy i chce dać dyla stąd. I podejrzewał go, że chce uciec. I zaczął mu się bacznie przyglądać. Nawet doprowadził do tego, że, bo mieszkali w różnych barakach, że dostał przeniesienie do baraku właśnie tam, gdzie mieszkał ten człowiek. I jak już tam był w tym baraku, to bardzo szybko odkrył, że wieczorami i w nocy ten człowiek coś czyta potajemnie. I wiecie, czytał tak, że ponieważ to były nie takie baraki jak dzisiaj, one były z dech zbudowane, szpary były między dechami i jak były księżycowe noce, to światło księżyca padało przez szparki i on tam coś czytał. I wtedy Sołżeniczyn pomyślał, a wiem, on na pewno ma plan, jak stąd gdzieś tam przez tajgę dostać się i uciec z gułagu. No i spodobało się to Sołżeniczynowi i mówi, a załapie się na ucieczkę razem z nim. No i tak jakoś zdobył zaufanie i w pewnym momencie przychodzi do tego człowieka i zadaje mu pytanie, mówi, słuchaj, co ty czytasz? Co ty tak w nocy, po cichutku, kiedy wszyscy śpią, co ty tak studiujesz? Mówi, ty chcesz stąd uciec? A on mówi, nie, ale powiem ci, kiedy wywoziliśmy trupy za obóz,
to przeszukiwaliśmy im kieszeni i w kieszeni jednego z trupów znalazłem Nowy Testament. I wiesz, i zacząłem czytać ten Nowy Testament i w miarę jak go czytałem, to moje życie ulegało zmianie. I nagle uświadomiłem sobie, że wiele rzeczy, które robię, są złe, że nie jestem tutaj w więzieniu, w tym obozie po to, że bo ktoś mnie tam skarał i za jakieś tam przestępstwa, ale Bóg mnie tu posłał, żeby pomóc innym ludziom. Wiecie? Bóg użył tego okropnego, gniewnego, pełnego nienawiści człowieka, którego Jezus wziął w swoje ręce i swoją świętą krwią oczyścił z grzechu. Bóg użył tego człowieka, że Sołżenicyn się nawrócił. I kiedy Sołżenicyn wychodził po wielu latach z obozu, z gułagu, wiecie co napisał? Dzisiaj nie dziękuję Bogu za to, że wychodzę na wolność, ale dzisiaj dziękuję Bogu, że dał mi poznać tego więźnia, a nade wszystko, że mogłem zobaczyć, że Bóg zmienia, dosłownie przeprowadza transformację ludzkiego życia. Dlatego mogłem uwierzyć, że Bóg jest prawdziwy i że Bóg żyje. I ty dzisiaj jesteś tutaj jako... No właśnie, jako kto? Jako ktoś, kto... Być może najlepsze określenie będzie jako ktoś, kto nie zna dzisiaj jeszcze osobiście Jezusa. Dlatego chcę cię szczególnie zaprosić na drugi wykład.